Muzeum Regionalne w Jaśle świętuje w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji w ubiegłym tygodniu w budynku Jasielskiego Muzeum odbyły się uroczystości jubileuszowe. W wydarzeniu wzięli udział m.in. poprzedni dyrektorzy instytucji, burmistrz Jasła, pracownicy oraz zaproszeni goście. Jasielskie Muzeum powstało w 1969 roku z przekształcenia Społecznego Muzeum Regionalnego PTTK w instytucję państwową. Placówka od początku swojego istnienia posiada dwa działy merytoryczne – etnograficzny oraz historyczny. Jest to taka data, która z jednej strony zmusza do refleksji, a z drugiej strony daje nadzieję na to, że muzeum się rozwija, muzeum pracuje i że będzie kontynuowało te działania, które zostały zapoczątkowane 50 lat temu, a tak naprawdę to przynajmniej 10-11 lat wcześniej, kiedy najpierw Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Jaśle, potem Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Gronu Jasielskiego zaczęło gromadzić eksponaty związane z historią i tradycją Jasła i jego mieszkańców. Swoją działalność Jasielskie Muzeum rozpoczęło od 560 eksponatów. Aktualnie zbiory muzeum powiększyły się 50-krotnie i liczą ponad 205 tysięcy eksponatów i archiwaliów. Przejęliśmy właśnie zbiory doktora Kadiego, ale przejęliśmy unikalną kolekcję malarstwa Ignacego Pinkasa, artysty, który się w Jaśle urodził, darowizna Wincentego Cygana, marynarza, który służył na ORP Błyskawica. On wszystkie swoje pamiątki marynarskie, mundru, odznaczenia, różne dokumenty, wszystko nam przekazał. Pani Joanna Witowska, Duin Witowska, przekazała 60 akwareli autorstwa swojego ojca, też jasielskiego malarza Stanisława Witowskiego. I tych darowizn było naprawdę wiele. W ostatnim czasie zbiory Jasielskiego Muzeum powiększyły się o bogatą kolekcję prac Jana Wodyńskiego. Ponad 1000 obrazów wraz ze zbiorem dokumentów i fotografii rodzinnych przekazał bratanek artysty Bartłomień Wodyński. Jednym z punktów wydarzenia była prezentacja filmu Jan Wodyński zapisany kolorem. Dokument poświęcony jest artyście i jego malarstwu. Udaliśmy się szlakiem Podkarpacia oraz Wisły w poszukiwaniu miejsc związanych z twórczością Jana Wodyńskiego. Zależało mi na tym, aby widz poczuł strukturę farby, materię, z której Jan tkał swoje postaci, swoje obrazy. Podczas uroczystości odbył się również wernisaż wystawy 50 lat Muzeum w Jaśle. Zaprezentowana została także przebudowana ekspozycja etnograficzna. Chodziło mi o to, aby po prostu rozjaśnić salę, dodać jej dużo kolorytu, jarmarczności, prześności, też tego wszystkiego, co się wiązało z kulturą ludową. Wydaje mi się, że wyszło nam to, dlatego że sala wygląda zupełnie inaczej, pomimo iż używaliśmy do tego podobnych środków, czyli tego po prostu, czym dysponujemy na chwilę obecną. Całkowita przebudowa ekspozycji etnograficznej ma zakończyć się w maju przyszłego roku.